Historia Przylewickiego Ogrodu sięga początków XIX wieku, kiedy tutejsze ziemie były jeszcze częścią majątku należącego do pruskiego urzędnika. To on zapoczątkował budowę parku, a kolejni właściciele włości kontynuowali jego dzieło, sprowadzając coraz więcej wyjątkowych, egzotycznych roślin i rozszerzając obszar ogrodu. Najwięcej jednak Przylewice zawdzięczają Konradowi von Borsig, który uczynił park prawdziwym ogrodem dendrologicznym, urozmaicił roślinność, założył wiele eksperymentalnych plantacji oraz wyjątkowy japoński ogród skalny. Dziś ogród dendrologiczny w Przylewicach zajmuje łącznie około 30 hektarów przepięknych terenów, kwitnących kolorowymi kwiatami, pełnych pachnących krzewów i rzadko spotykanych drzew. Wędrując krętymi ścieżkami ogrodu, można napotkać oczywiście dobrze znane wierzby, bzy, grusze, jałowce, sosny i świerki, wiśnie, głogi, kaliny, bukszpany, róże i wiele innych gatunków kwiatów, krzewów i drzew, tworzących razem malownicze kompozycje. Można oddać się spacerom po pagórkowatym wrzosowisku czy po tajemniczym wąwozie drzew iglastych. Ogród to nie tylko piękne kwiaty, dla których turyści przyjeżdżają tutaj co roku, szczególnie w okresie wiosny. To dla nas przede wszystkim centrum edukacyjne. Centrum edukacyjne, w którym proponujemy różne formy edukacji, między innymi te, które możemy realizować w samym parku, ale również te, które możemy realizować w budynku Botanicznego Centrum Badawczo-Wdrożeniowego w laboratorium. Oprócz tego prowadzimy również zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży przez cały rok. Każda grupa edukacyjna, która się do nas zgłasza, ma prawo wyboru tematyki zajęć i ustalenia miejsca, w którym chciałaby te zajęcia przeprowadzić. Prawdziwą atrakcją są jednak okazy roślin sprowadzone z dalekich krajów, jak kolekcja karłowatych odmian roślin iglastych, dalekowschodnie klony, jaśminowce, pięknie kwitnące magnolie, miłożąb japoński, a przede wszystkim drzewo chusteczkowe, Dawidia chińska, której delikatny, zwiewny kwiat stał się symbolem ogrodu. Oczywiście są praktyki w laboratoriach, w tym momencie zależnie od tego, z jakiego kierunku jest dana osoba zainteresowana. Bywają to praktyki w pracowni kultur tkankowych, najczęściej na nie zgłaszają się osoby z biotechnologii, ale w czasie praktyk, nawet tych niekoniecznie związanych przedmiotowo z biologią, bardzo często się zdarza, że wykorzystujemy pracownię mikroskopową i co ciekawe, właśnie osoby nie studiujące, nie uczące się biologii bardzo chętnie korzystają z tej możliwości, szczególnie, że mikroskopów można użyć do wykonania zdjęć. Zajęcia odbywają się na terenie ogrodu oraz w pomieszczeniach dydaktycznych i trwają około 2 godzin lekcyjnych. Bez względu na to, czy jest lato, czy zima, zajęcia związane z roślinami można prowadzić w ogrodzie bez problemu, bo jak widać w oranżerii, coś kwitnie nawet wtedy, kiedy ogród jest pod śniegiem. Mamy kwiaty, mamy owoce, choćby cytryn. Wszystko można oglądać, wszystko można rysować, wszystko można zbierać. Można wykorzystywać między innymi kwiaty, zawiązujące się owoce, do powolnego przygotowywania preparatów mikroskopowych, do tworzenia okazów zielnikowych. Także możliwości edukacji, możliwości przeprowadzenia zajęć, możliwości odbycia praktyk są praktycznie zawsze. Zimą kwitną również cytrusy i to nie tylko kwitną, ale również owocują. Mamy na jednym drzewie zarówno kwiaty, jak i zawiązki młodych owoców, a nawet dojrzewające, żółknące już cytryny. I park i oranżeria to również pewnego rodzaju miejsce edukacji historycznej od strony roślin, chociażby z tego względu, że jeszcze 100 czy 200 lat temu niemal w każdym majątku, który posiadał oranżerię, rosły akacje kwitnące na żółto właśnie w styczniu, na początku lutego. W takich miejscach uprawiano bardzo chętnie również oliwki, nie tylko ze względu na owoce, ale również ze względu na to, że oliwka zimą nie traci liści, w związku z tym do takich zimowych bukietów doskonale się nadawała.
Zimą w oranżerii można zobaczyć również kwitnące storczyki. Wprawdzie nie te same, które widujemy w kwiaciarniach i które można kupić sobie do domu, ale takie, które wytrzymują spadki temperatur nawet do mniej więcej 0 stopni i mimo tego chłodu są w stanie kwitnąć.